Witajcie, cześć. Słuchajcie, żyjemy w takim dość specyficznym momencie dziejowym polskiego internetu, gdzie tak naprawdę trudno jest pokazywać ryja na YouTubie, nie będąc jednocześnie jakkolwiek posądzanym o jakieś niecne czyny. Natomiast ja mam osobiście jako przedstawiciel kanału Przaśne, na którym jesteśmy, dwa niezbite argumenty, dwa niezbite dowody, które wskażą wam, że nie warto nas związać z jakimikolwiek niecnymi czynami. Po pierwsze, jesteśmy zbyt małym kanałem i wszyscy mają nas w chuju, w związku z czym nie możemy nawet, gdybyśmy chcieli, a nie chcemy, robić złych rzeczy. A po drugie, jesteśmy kanałem pożytecznym społecznie, ponieważ jest to cykl Czego nie słuchać, gdzie omawiamy miesiąc wrzesień w chujowej muzyce disco polo i w ramach tego cyklu jesteśmy pożyteczni społecznie właśnie, bo pokazujemy znacznie gorsze rzeczy. Otóż miesiąc wrzesień był miesiącem, który stał pod bardzo istotnym, dość takim totemicznym, można powiedzieć, jeżeli chodzi o disco polo, motywem przewodnim, mianowicie ruchanie, ry, uchy, ani i e. Seks, chuj, sipa, jebać, od tyłu, tutaj pisze jebać. Tomek do wozu, matko boska, gówno żyło! Ale zanim przejdziemy do meritum, to jeszcze taka kwestia organizacyjna. Zdaję sobie sprawę z tego, że zapowiadałem już ładne dwa tygodnie temu 10. odsłonę śmietniska na naszym kanale. Natomiast ten materiał się odrobinę opóźni. On generalnie powstaje, ma jakby materiał dowodowy, dokumentacja już jest gotowa, ale wpieprzył się ten zespół łzy, który zmitygował mnie do tego, żeby nagrać osobny odcinek dotyczący sporu między jedną grupą łzy a drugą grupą łzy, polecam zresztą. Jednocześnie, no co tu dużo mówić, chwilę później skończył się miesiąc, później w październiku chcę coś nagrać na temat piosenek wyborczych, disco polowych, no i to się tak będzie przeciągało. Natomiast nie martwcie się, to 10. śmietnisko powstanie, to będzie bardzo obszerny materiał jak na standardy tego kanału. Nie zawaham się użyć naprawdę wszystkiego, co znalazłem, żeby omówić pewne ważne zjawisko. Nie wiem do końca, czy dla ogólnopolskiej popkultury, ale na pewno dla mnie i dla polskiego, powiedzmy, poproka. A teraz do meritum. Fajny masz ten tyłek, Madonna. Każdy facet się na niego spogląda. Długie nogi, zarąbista śmina. Oj, modelka, może urodzić mi syna. Numer formacji Szok muzycznie nie jest może jakiś dramatyczny. To jest taki raczej standardowy rock polo, ale i tak się załapał do tego top 5 chujowin. Z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, tam się pojawiają w tekście wątki, no co tu dużo mówić, spremiarskie strasznie. To jest wprost wołanie o tyłkach kobiecych. Nie wiem, no nie znam stanu, że tak powiem, cywilnego wokalisty formacji Szok, ale no nie sprawia on wrażenia osoby, która ma jakikolwiek stały związek na koncie. Ale też po drugie, rany boskie, co się tam dzieje na przestrzeni tego tekstu. Ponieważ abstrahując od spremiarskości, to ten fragment o fajnym tyłku Madonny pojawia się tak naprawdę chwilę po tym, kiedy on dosłownie kilka sekund wcześniej, kilkanaście, opowiada o tym, jak ją będzie kładł do łóżka, jakie rzeczy jej pieścił. Tylko cicho skarbie, żeby nikt nie słyszał, jak wieczorem będę cię do snu kołysał. Do ucha wyszepczę czułe, piękne słowa, oby tylko nie bolała cię głowa. Fajny masz ten tyłek, Madonna. Jakby chuj, jedziemy, kurwa, opowiadamy o tyłkach, o dupach i nie ma naprawdę hamulców jakichkolwiek. Nie wiem, co się tam zadziało. Być może to jest trochę Dr. Jekyll i Mr. Hyde w jednej osobie. Cholera wie. Ale dodatkowe punkty za to ma. Tak samo jak za niesamowitą scenerię picia drinka z lodem przy bloku. Ja wiem, że to ma być zabawne, ale co ja poradzę, że to jest też przy okazji obleśne i po prostu takie sobie. Kręcą mnie mamusi, wo, o, o, ich dojrzałe ciało, je, je, je. Kręcisz mnie, kochanie, wo, o, o, będę robił ci śniadanie. Formację Busterus znacie już z poprzednich odsłon tego cyklu. Utwór Ciało jest małym koniem dość mocno się zaznaczył już w poprzednich miesiącach. Tu nie jest aż tak źle w porównaniu do małego konia, natomiast wciąż jest źle, ponieważ pan Busterus daje tutaj upust swoim fascynacjom. No i są to fascynacje, których ja co prawda w żaden sposób nie chcę oceniać per se. No wiadomo, że instytucja pociągu do Milfa
istnieje. Ja akurat nie przejawiam, natomiast no, rozumiem, że ktoś może takie coś przejawiać i z takim czymś się utożsamiać. Natomiast jest to tekst, który brzmi troszkę jakby pisany przez 5-latka, bo niewiele się w nim dzieje, przyznam szczerze. Gdyby nie to, że pojawia się tam słowo rozwód, to naprawdę bym uznał, że to jest dzieło dziecka w wieku szkolnym, przedszkolaka. Kręci mnie ta jedna, co jest po rozwodzie, bo jej mąż nie dogadza. I oczywiście dalej jest też wybitny fragment. Podziękuję tobie, o łóżeczku na sobie. Czuję się brudny, kurwa, jak tego słucham. Czuję się brudny, jak to czytam. Jedźmy dalej. Bejba, mówią mi bejba, bo jestem krejza. Po prostu polska bejba, bejba. Jest siebie pewna i niezależna. Po prostu polska bejba. To jest ten jeden numer, który nie jest o seksie wyjątkowo w dzisiejszym odcinku. Pani Edyta Jończyk pukała już do bram tego zestawienia parokrotnie. Nie udawało się jej. Uważam, że chociażby Kocica, no to jest cringe'owy numer, ale w jakiś tam sposób chwytliwy. Troszkę nie miałem serca wcisnąć tego szlagieru do podsumowania danego miesiąca. Natomiast ten cover Blanki solo jest troszkę jak opowiedzenie dowcipu z puentą, która pojawia się nagle w połowie, ktoś bardzo nieumiejętnie ten dowcip opowiada. Jest przedwczesny, pali go, jest przyciężki, sam dowcip w sobie jest trochę chujowy. W sensie rozumiem, że to ma być zabawne, ale jest to, obawiam się, zabawne głównie dla samej pani Edyty, którą skądinąd lubię, ale no, ten cover po prostu nie wyszedł dobrze. To jest taka trochę, no, bardzo grażyniarska zabawa, która dla osób, które się ucieszą z tego, że słyszą polska bejba. W ogóle kurwa za żart. Blanka jest co prawda pochodzenia bułgarskiego, ale jednak Polką. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jest to naprawdę żart od wujka, który sobie za parę miesięcy na Wigilii przypomni o tym, że taka Blanka się pojawiła na Eurowizji. Spóźnione, niepotrzebne do końca. No, gdyby to zostało nagrane na wysokości, powiedzmy, czerwca, może inaczej bym do tego podchodził, ale od tego momentu Blanka wydała już 2 single. One troszkę odlepiają pewne łatki, są już na pewno lepiej wokalnie wykonane. No nie wiem, za późno, trochę zbyt chujowo, po co? Macie tu nowego szoka, co za panami nie szlocha, kręci tyłkiem na mój widok, bo ja robię nowe dicho. Ale dzisiaj się bawią z nami dziewczyny z dużymi piersiami, czarna blond i z tyłu ruda, z przodu leje się woda, szczekiem, fajcerem robimy cuda, grzeszne dziewczyny pokazują woda, gra nasza musa, szoki fajzer. Formacja Szok ma pewnego rodzaju dublet, tylko tym razem ten utwór jest wykonywany nie przez samego pana Szoka solo, nie przez zespół Szok, tylko w duecie z Fajzerem. I okej, jest jakaś melodia w tym, jasne. Natomiast ja nie ukrywam, że im jestem starszy, tym większą mam alergię na takie hedonistyczne disco polo robione po linii najmniejszego oporu, które polega tak naprawdę na rzuceniu dupą i cyckiem w tekście oraz ewentualnie wódką w tle, żeby pokazać, że prawda, mężczyzna, który tu śpiewa, jest macho i nie kobiety nie wybaczą. I tak naprawdę niewiele więcej przekazać, opisać imprezę, wylatuje to, wpada to jednym uchem, wylatuje drugim. To jest to, że to jest drugie miejsce, jest troszeczkę moim sprzeciwem wobec tego, w jakim kierunku zespół Szok idzie, jaką estetykę prezentuje. A tutaj to jest nawet jeszcze bardziej pokazane niż w wypadku Madonny. Długo czekać nie będziecie, Barbara, najlepsze na świecie. Ta zabawa to taka dróżka, prowadzi wprost do łóżka. Długo czekać nie będziecie, Barbara, najlepsze na świecie. Kurwa, nie wiem, od czego zacząć. Jakby o samej jakości lirycznej tego typu numerów z hedonistycznego disco, które opierają się na opisaniu Barbara najlepszego na świecie, wprowadzają wprost do łóżka, już trochę powiedziałem przy okazji pozycji poprzedniej. Natomiast to jest numer jeden, nie tylko dlatego, że reprezentuje ten nurt, ale też dlatego, że jest bardziej bezpośrednie lirycznie, a po drugie jest prześmiesznie zaśpiewane.
Ja wiem, że to jest charakterystyczne i to się zapamiętuje. Być może taki miał być efekt. Natomiast to brzmi trochę jak chujowo zaśpiewany numer Disco Polo ze studni z tym jakimś efektem. Nie wiem, co tu się podziało do końca. Chyba nie chcę wiedzieć, ale wiem, że Pulse Band robi barabara najlepsze na świecie i nie wiem, po co mi ta informacja. To byłoby na tyle. Wrzesień, no, na poziomie dna jak najbardziej był w stanie pokazać nam kilka ciekawych okazów. Chujowe Disco Polo zazwyczaj dowozi. Życzę osobom, które tutaj się pojawiły, szczególnie w formacji Szok, która pojawiła się dwukrotnie, żeby może trochę zrewidowały swoje podejście, bo to nie jest tak, że nie umieją robić tej muzyki, tam jest trochę melodii, ale jest też sporo rzeczy oburzających. Miesiąc pod kątem chujowizn całkiem niezły, może nie najlepszy w ogóle w tym roku, ale na całkiem niezłym poziomie. No jak wiadomo, estetyka seks, która dzisiaj dominuje, zawsze dowozi pewnego rodzaju określony poziom i nie tyle nie schodzi poniżej niego, co nie wznosi się nad. Dzięki, do usłyszenia niedługo. Planuję materiał o piosenkach wyborczych, zobaczymy, co z tym będzie. Na razie, cześć, strzała, zostańcie z nami, trzymajcie się ciepło, bo jesień idzie. Tomek do nozu, matko boska, gówno żyło!